Minęła godzina 21, więc witam Ciebie bardzo serdecznie w powracającym plociuchu, czyli naszej luźnej wieczornej serii, której głównym celem jest dostarczenie Tobie przyjemności ze słuchania. Jeżeli masz ochotę na vlog, który ma inny główny cel, na przykład pokazanie Tobie, jaki jest świat, przejrzyj playlistę Analogowy Vlog. A jeżeli chcesz zobaczyć, jak na bieżąco i bardzo na poważnie i bardzo zaangażowanie komentuję otaczającą nas rzeczywistość, przejrzyj playlistę Komentator. Tutaj w plociuchu liczy się najbardziej, żeby się tego dobrze słuchało, na przykład do poduszki, albo w drodze do pracy, w drodze do szkoły, lub przy porannej kawie lub herbacie. Dzisiaj będzie kontynuacja, a raczej druga strona medalu vloga pod tytułem 15 szokujących faktów i sekretów nauczycieli. Dzisiaj będzie bowiem 13 tajemnic uczniów. Częściowo pochodzą one ze źródła, do którego link znajduje się w opisie, a częściowo są z moich własnych doświadczeń szkolnych. Bardzo często te sekrety wyszły na jaw, albowiem były przekazywane między uczniami na tak zwanych karteczkach, które za moich czasów były bardzo, bardzo częste, po prostu chodziły po klasie, się klasa w ten sposób ze sobą komunikowała. Dzisiaj podobno w erze telefonów komórkowych, Facebooków i przeróżnych grup również się to co jakiś czas stosuje i taka karteczka oczywiście może zostać przechwycona przez nauczyciela i wtedy sprawa się rypnie i wtedy wszyscy sekret poznają. Sekret, który powiem od razu wprost, jest z moich czasów szkolnych, czyli z lat 90. Wiąże się z rozwojem wirtualnego romansu między bardzo nielubianym w szkole nauczycielem, a pewną wirtualną postacią wykreowaną na pewnym portalu randkowym. To są lata 90. I jest tutaj początek w zasadzie internetyzacji Polski. Pojawiło się coś takiego jak czaty randkowe i czaty matrymonialne oraz portale matrymonialne. W żaden sposób nie należy tego mylić z tym szambem, które w tej chwili jest w internecie, gdzie szukanie towarzystwa często jest sprowadzane do szukania panienki na kilka godzin za pieniądze. Nie. Wtedy naprawdę ludzie w internecie szukali po prostu randki, szukali kogoś, w kim się mogą zakochać. No i pewna klasa, nie powiem jaka, dowiedziała się, że na pewnym konkretnym portalu przesiaduje nauczyciel. Nauczyciel bardzo nielubiany. Nauczyciel nielubiany słusznie, ponieważ w sposób ewidentny nie lubił uczniów, wyżywał się na nas, w zasadzie na wszystkich uczniach w całej szkole, robił nam niezapowiedziane kartkówki, bardzo często z tego, czego nie przerabiał, albo i nawet nam nie kazał tego przerobić, był po prostu wredny, opryskliwy, do tego jeszcze źle uczył. I tak no, po prostu czuć było, że on nas nie cierpi i że ma pretensje do nas, że mu w życiu nie wyszło, ponieważ on bardzo chciał zostać na uczelni, zrobić doktorat i uczyć tego, czego uczył nas w szkole, tylko że uczyć nas, uczyć tego studentów na uczelni, uczył nas, kurczę, w szkole średniej, no i miał oto do nas pretensje, że kurczę, nie został na uczelni, tylko musiał zostać nauczycielem, a nie nauczycielem akademickim. No i pewna klasa wyczaiła, że on tam ma profil randkowy. No nie było to trudne, ponieważ no było tam jego imię, nazwisko, zdjęcie i no i wyczaili. No i założyli sobie fikcyjną postać kobiety. Wtedy jeszcze nie było tak jak teraz, że zdjęcie, no to każdy może porównać tak zwanym wyszukiwaniem po obrazie w Google'ach i od razu wychodzi, że zdjęcie jest z internetu. Skądś tam, nie wiem skąd, wzięli zdjęcie jakieś, wówczas tam się wydawało starej baby, około 40, kurde, dzisiaj sam jestem mniej więcej w tym wieku. Ostatnio mi jakaś osoba pocisnęła, że starsze osoby po 30, kurczę, no nieważne. No ale wówczas jako nastolatkom nam się to tak właśnie wydawało, że wzięli właśnie jakieś starej baby zdjęcie. Zrobili cały profil i voilà, nauczyciel, nazwijmy go nauczyciel X,
się odezwał. No i powstał bardzo, bardzo burzliwy romans, ale co jest bardzo ważne. W całym tym romansie jakby nie chodziło głównie o to, żeby dokuczyć temu nauczycielowi, tylko chodziło o to, żeby pozyskać jego zaufanie, bo on zaufanej osobie, tej wirtualnej personie, bardzo chętnie zdradzał różne rzeczy. Na przykład zdradzał, że nienawidzi uczniów, zdradzał, że tych uczniów zamierza gnoić, a to przecież byliśmy my. Zdradzał na przykład, kiedy zamierza zrobić niezapowiedzianą kartkówkę i z czego zrobi tą niezapowiedzianą kartkówkę. I właśnie tego typu informacje były potem kolportowane na karteczkach, że tutaj, proszę bardzo, profesor X, nam uważajcie, profesor X powiedział, i tutaj było imię tej wirtualnej persony, że za 2 dni nam dowali kartkówką z tego i z tego, uczcie się, prawda? No bo myśmy przecież nie mieli do siebie wszyscy telefonów, a wtedy tak internet to miał mało kto, maila jeszcze mało kto, tak się nie dało po prostu zrobić grupy czy grupy mailingowej do rozsyłania, tylko właśnie tymi karteczkami były przekazywane te informacje, że on będzie właśnie robił z tego kartkówkę i tak dalej, i tak dalej, oraz prawdopodobnie były tam zbierane zawczasu kwity na niego, że wbrew temu, co on mówi oficjalnie, jaki to on jest wspaniały, jak to on się bardzo przykłada, jak on bardzo kocha ich uczniów, jak się przykłada do lekcji, tylko głupi uczniowie na złość jemu nie chcą się uczyć, no że tam on tej wirtualnej osobie mówił zupełnie co innego, że on tych uczniów nie cierpi, że on gnoi, że oni są tępi i że on nie zamierza ich uczyć, bo takiej tępoty to i tak nic niczego nie nauczy, nic nas i tak nie będzie, prawda? No i takie rzeczy były właśnie tam wtedy drukowane i takie rzeczy były. Natomiast karteczka, bo cała sprawa się rypła właśnie przez karteczkę, chodziła karteczka po klasie, już nie pamiętam której, na pewno nie mojej, nie tej, w której ja byłem, karteczka właśnie, że tutaj za parę dni będzie kartkówka z tego i z tego, uczcie się tego. Co jest jeszcze bardzo ważne dla zrozumienia całego tego, całej tej historii, jest to, że odkąd on się zaczął zwierzać tej wirtualnej osobie, to generalnie cała szkoła z tego jego przedmiotu, to znaczy ta część szkoły, którą on uczył, a chyba był jedynym nauczycielem od tego przedmiotu, no zaczęła dużo lepiej się uczyć, zaczęła mieć dużo lepsze oceny i w ogóle było super, co żeby było śmieszniej wcale, bo się nie podobało, że kurde, te uczniowie nagle lepiej się uczą, nagle więcej wiedzą i nagle mają lepsze oceny, no ale nieważne. No i on to przechwycił i na początku zrobił straszną, po prostu zamarł, bo z tej karteczki jasno wynikało, że osoba, z którą flirtował, no jakby to powiedzieć, nie wiem, czy on już się wtedy domyślił, że ta osoba nie istnieje, czy też, że ta osoba po prostu być może jest uczennicą, a my wtedy byliśmy, zdaje się, poniżej 15 roku życia, w związku z tym flirt z uczennicą poniżej 15 roku życia, no proszę bardzo, prawda? Bo on tam jej nigdy nie zapytał o wiek, żeby było śmieszniej. No, ale zdjęcie wskazywało, że jest to osoba dojrzała, żeby nie było wątpliwości. No, to jest jedna rzecz, że albo z uczennicą flirtuje, albo właśnie, że to jest jakiś fake. No i że ta osoba co najmniej donosi do uczniów i to się potem roznosi. No i wydaje mi się, że w tym momencie zaraz po prostu się kapnął, co on tam wypisywał w tych mailach a propos swojego podejścia do pracy i tego, jak traktuje uczniów, bo ta sprawa w ogóle się rozeszła po kościach. Tyle tylko, że potem przestał się odzywać do tej persony w internecie, ale to ani nie poszło do dyrekcji, ani nic. Po prostu cisza. Po prostu spojrzał się na klasę podobno, bo mnie w tej klasie nie było, to było i cisza. I po prostu sprawa ucichła. Zero jakichkolwiek problemów. Natomiast bardzo głośna sprawa była, która była niesamowicie nagłaśniana, która moim zdaniem nie wiem, od strony takiej normalno-ludzkiej nie była niczym złym, ta kolejna. Była to sprawa taka, że do szkoły, w której chodziłem, przychodził dealer. Ale nie jakiś tam złych rzeczy zakazanych przez prawo, tylko dealer tańszych batoników, tańszych chipsów, tańszych kanapek, które w dodatku chyba robiła jego matka. No po prostu tego, co było dostępne w sklepiku szkolnym,
Tyle tylko, że on miał je dużo taniej. Po prostu przychodził z dużym plecakiem i tam miał pewien asortyment i to go wyprzedawał. Dla zrozumienia tej sytuacji wiedzieć trzeba, że u mnie w szkole był bardzo drogi sklepik szkolny, bardzo drogi, mieli niesamowitą przebitkę do tego sklepiku, mimo wszystko, że był niesamowicie drogi, i tak były kolejki, ponieważ to była bardzo duża szkoła i w dodatku, mimo tego, że była w mieście Warszawa, to jednak myśmy nie bardzo mogli wychodzić z tejże szkoły, ponieważ szkoła była tak trochę zbudowana na planie więzienia. Tak myśmy to określali, zresztą niedaleko więzienia była, tego aresztu, co jest przy Polach Mokotowskich, i tak trochę podobnie było, więc myśmy mieli problemy z wyjściem, żeby sobie coś kupić w sklepie normalnie przy szkole, w związku z tym byliśmy skazani na sklepie szkolny, więc on robił strasznie duże ceny, a i tak miał duży ruch, więc było nie dość, że drogo, to jeszcze trzeba było swoje odstać. I był pewien uczeń, już nie pamiętam, który to był uczeń, który no, zdecydował się na tym zarobić pieniądze. Po prostu zauważył, że skoro batonik jest, powiedzmy, już nie pamiętam, jakie tam były przebitki, ale tego rzędu, że powiedzmy, że skoro batonik był dwa razy drożej, niż można go było kupić w supermarkecie, no to po prostu kupował sobie gdzieś tam te batoniki i handlował z plecaka. Tak samo jakieś tam chipsy, inne tego typu rzeczy, no i kanapki. Kanapki, zdaje się, że przez jego matkę robioną, bardzo smaczne zresztą. Tak, przyznaję się, kupowałem od niego. Generalnie, no tylko nie wiadomo, wszyscy wiedzieli, jak on wygląda, tam nikt go nie podkablował nigdy, zresztą bardzo dobrze, moim zdaniem nie robił nic złego, tyle tylko, że to stanowił konkurencję dla sklepiku szkolnego, a sklepik szkolny był, po pierwsze tam opłacał szkole, nie? Bo wynajmował kawałek powierzchni, a po drugie gdzieś tam chodziły ploty, że ten sklepik szkolny, właściciel tego sklepiku szkolnego jest z kolei gacony z dyrektorem, jakieś tego typu rzeczy były. W każdym razie po tym, jak wielką aferę zrobiono z tego faktu, że ten dzieciak handlował, no to podejrzewam, że mogło być takie skoligacenie, bo nic złego nie robił, mały przedsiębiorca, nie? On się miał na imię Marcin i ksywkę miał batonowy Marcin, no bo większość ludzi kupowało od niego batony, nie? Też baton jest mały, drogi, więc na nim można najlepiej zarobić, nie? No i ponieważ nigdy nie wiadomo było, gdzie on ten swój, z tym swoim plecaczkiem się tam rozłoży, a szkoła była dość duża, no to ludzie się pytali między sobą, gdzie na tej przerwie będzie batonowy Marcin. No i właśnie chodziła taka, taka karteczka, mniej więcej o takiej treści, gdzie na tej przerwie będzie batonowy Marcin i czy nadal daje na kredyt. Ponieważ to jest jeszcze jedna rzecz, no batonowy Marcin dawał na kredyt, to znaczy tak na zeszyt. O, lepiej to jest na zeszyt, ponieważ to nie była żadna pożyczka, tam kredyt bankowy, bo po prostu można było tam od niego wziąć towar, on sobie tam zapisywał w zeszyciku i tam jak rodzice dawali kieszonkowe, to mu się oddawało, nie? Bez procentu lichwiarzem nie był, po prostu dawał na zeszyt. Tak sobie po prostu chłopak pracował. To była praca ucznia, praca dla ucznia. Moim zdaniem nic złego nie robił, a że tam sobie podatków i ZUS-ów nie płacił, nie moja sprawa. Zresztą wszyscy dziećmi wtedy byliśmy, nie? No i nauczyciel, który to przechwycił. I to się dzieje w tej samej szkole, w której nauczyciel miał romans de facto z uczennicą podającą się za starszą osobę, i której się zwierzał, jak bardzo nienawidzi uczniów i jak bardzo tych uczniów gnoi, nie? Tam to kompletnie, nie ma żadnego tego tematu. Tutaj nauczyciel dowiedział się, że jakiś uczeń jest po prostu przedsiębiorczy, że pewnie potrzebuje pieniędzy, pewnie tam się w domu nie przelewało, wymyślił sobie po prostu przedsiębiorczość, taki mikrobiznes na przerwach, sobie po prostu pracował, tak? Ale nikomu krzywdy nie robił. No, jeszcze raz mówię, no, handlował batonikami, tak? Nie jakimś świństwem, batonikami. Słuchajcie, to zostało od razu, poszło do dyrektora. Dyrektor zrobił z tego niezłą aferę. To się rozbijało o radę pedagogiczną, potem się odbijało o rodziców. Ja do dzisiaj pamiętam, jak moja matka wraca z zebrania i mi mówi, że Krzysiek, uważaj, bo u ciebie w szkole grasuje dealer i podobno powszechnie dzieciaki kupują od tego dealera i podobno jeszcze krąży jakaś kartka, gdzie on będzie, na której przerwie. I pamiętam, jak dziś, jak z moją matką rozmawiałem na ten temat, moja matka w ogóle nie mogła uwierzyć, że to chodzi o dealera batoników typu Snickers, Mars, Bounty, tam Milky Way wtedy jeszcze były.
a nie żadnych prochów, nie? Oni to tak przestraszyli tych rodziców, jakby to były jakieś straszne rzeczy. No i oczywiście ten dzieciak miał strasznie przechlapane, rodzice tego dzieciaka mieli strasznie przechlapane, a ja bym go pochwalił. Ja bym się zastanowił, dlaczego ten dzieciak pracował, bo może to byli po prostu biedni ludzie, może nie mieli pieniędzy, może ten dzieciak chciał sobie zarobić na coś, że może właśnie należałoby tym rodzicom pomóc, bo ten dzieciak nie robił nic złego, moim zdaniem. On po prostu pracował. Pracował w szkole, na przerwach. Dobrze się uczył, nie było żadnego problemu mu, więc to nie zaszkodzało jego szkole. I albo nie było pieniędzy, on to pracował, bo potrzebował pieniądze, albo po prostu był przedsiębiorczy. W pierwszym przypadku to po prostu dobry dzieciak, dobry człowiek. Należałoby go pogłaskać po głowie i powiedzieć: super, że pomagasz rodzinie, szkoda, że musisz pomagać, bo to znaczy, że państwo, szkoła i służby zawiodły. A w drugim przypadku pogłaskać go po głowie i powiedzieć: kurczę, ty przedsiębiorczy dzieciak jesteś. Jak ty masz naście lat, już takie rzeczy robisz, to jak będziesz miał 20 parę, może założysz drugi CD Projekt. No niestety zrobili mu straszne problemy. Ja jestem przekonany, że to dlatego, że robił konkurencję sklepikowi szkolnemu i nie chcieli, żeby to się rozniosło. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz, może teraz sobie poczytamy ze źródła. Jakie sekrety pisane przez uczniów na karteczkach przechwycili nauczyciele? Brzeziu jest autorem. Będę czytał i będę komentował, a potem jeszcze przejdziemy do takich z mojego życiorysu. Próbowałam przekazać koleżance na lekcji tampon, ale nauczyciel chyba pomyślał, że to cukierek. Był zawinięty w kolorowy, jasny papierek. Wyrwał mi więc go z rąk, podniósł do oczu i od razu wypuścił, jakby go parzył. Byłam zażenowana, ale koleżanka wstała, podniosła przedmiot i powiedziała, że musi wyjść do toalety. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba musiała zaczekać do końca lekcji. No to jest kolejna ciekawa rzecz. Właśnie tego typu sytuacje z tamponami, innymi tego typu rzeczy, no to praktycznie w każdej szkole, w każdej klasie coś takiego było. No, dziewczynki zaczynały dorastać, a niektórzy nauczyciele zachowywali się jakby, ujmę to w ten sposób, bardziej niż ksiądz od religii, nie? No bo moim zdaniem nawet ksiądz od religii nie powinien, znaczy ksiądz od religii powinien się generalnie trzymać z daleka od dzieci, nie? To tak a propos tego filmu Claire i całej tej reszty. Natomiast wydaje mi się, że no powinien rozumieć, że no kurde, dziewczynki raz na miesiąc krwawią, nie? I co prawda są na ten temat różne wredne dowcipy typu, że nie można ufać niczemu, co raz na miesiąc krwawi i żyje. Natomiast no to jest też normalna rzecz, należałoby się wykazać zrozumieniem, nie? Zwłaszcza w szkole, jak to są u większości tych dziewczynek początki, one jeszcze nie są doświadczone, to boli, wiele innych rzeczy się tam dzieje i należałoby zachować się, tak bym powiedział, ze zrozumieniem. Natomiast duża część nauczycieli zachowuje się tak, jakby to była jakaś skaza na czystości, jakby to był jakaś emanacja grzechu jakiegoś ciężkiego i w ogóle najlepiej, żeby nic o tym nie mówić, nie? Takie trochę głupie i trochę dziwne. No tyle, że się tak wyrażę. Lecimy dalej. Historia przytrafiła się koledze, który uczył w 7 klasie. Przechwycił karteczkę i już miał przeczytać to na głos, ale w ostatniej chwili się powstrzymał. Napis brzmiał: chcę, żebyś wbił jajko w moją, i tu jest wulgarne określenie na pupę, i tu jest wulgarne określenie na uprawianie seksu, tak mocno, że się rozbełta. Przypominam, że to była 7 klasa. Od razu schował ją do szuflady biurka i zamknął na kluczyk. Później ją zalaminował i powiesił w domu na lodówce. Oczywiście wydaje mi się, że ta końcówka to jest taka trochę śmiechawa. Natomiast, jakby to powiedzieć, no nawet nie chodzi o wczesną inicjację seksualną wśród dzieci, ale wulgaryzacja stosunków seksualnych przez dzieci jest po prostu niesamowita. Jak ja czasem słucham, głównie z opowieści moich znajomych, którzy już mają dzieciaki w podstawówce, wtedy jeszcze w gimnazjum, teraz to już będzie liceum, nie? Na przełomie właśnie podstawówki i tamtego gimnazjum, co te dzieci, jak one wulgaryzują to, to po prostu no szczęka opada, bo wiecie, jakby nie było, nie to, żebym był jakiś specjalnie pruderyjny, wręcz przeciwnie, nie to, żebym uważał, że
że tylko z jedną i tylko w celach prokreacyjnych, nie? Nie zawsze byłem żonaty, że się tak wyrażę. Teraz jestem grzeczny, wierny i pokorny, ale nie zawsze byłem żonaty i naprawdę wszystko rozumiem. Tylko uważam, że wszystko można robić w sposób fajny albo wszystko można zrobić w sposób wulgarny. Tak samo jak picie alkoholu, nie? Pić alkohol można w sposób biesiadny. Siedzicie sobie przy stole, wznosicie sobie toasty, żartujecie sobie, coś tam sobie jecie, po prostu się bawicie i przy okazji pijecie alkohol, nie? I to jest moim zdaniem fajny sposób spożywania alkoholu. Albo można gdzieś tam ukradkiem przy kiblu walnąć sobie tam 200, zagryźć mentosem, żeby się psorka nie skapowała, nie? I byleby sponiewierało. No, to jest moim zdaniem wulgarne, właśnie okropne i po prostu złe. Tak samo z seksem po prostu. Albo można to robić w sposób fantastyczny, albo można to tak zwulgaryzować, że w zasadzie niczym się to nie będzie różniło od kopulacji w wydaniu takim zwierzęcym. I tak się obawiam, że nie wiem, z czego to się wiąże, ale że właśnie dzieci, bo to jeszcze nawet nie jest młodzież, tylko dzieci, tak bardzo to wulgaryzują, przynajmniej w wersji językowej, słownej, komunikacji wzajemnej, że tym się bardzo, bardzo nie podoba, nie? Bo to już jest po prostu wyzute z emocji, wyzute z uczuć, wyrzute z piękna, wyzute z otoczki i zaczyna się po prostu być sprowadzane do pracy silnika, nie? Tłok w panewce pracuje, nie? Tylko w zależności od tego, jakie są tam układy, to różna jest ta panewka, nie? Raz z przodu, raz z tyłu, no i ewentualnie jakieś tam, nie wiem, dwie panewki się próbują o siebie poocierać, albo dwa tłoki nawzajem szukają u siebie panewek, nie? Ale cały czas jest to właśnie sprowadzone do ruchów posufisto-zwrotnych, no i praca silnika spalinowego de facto się kłania, trochę żenada, nie? I podobno rzeczywiście tak jest, że ta trywializacja postępuje, że co prawda podobno to słoneczko, które było głośne jeszcze kilka lat temu, to podobno to jest żart i podobno takich akcji nie ma. Natomiast jazdy z wpychaniem różnych dziwnych rzeczy, żeby to było bardziej urozmaicone i co gorsze kręcenie z tego filmów i wrzucanie na netu, to jest fakt. Okropność. Nie do końca liścik, ale także warte uwagi. Kiedy wykładałem na uczelni, przyłapałem dwie dziewczyny na szeptaniu do siebie. Powiedziałem więc, jeśli już przekazujecie sobie jakieś sekrety, musicie powiedzieć, podzielić się z resztą grupy. Wcześniej uczyłem w podstawówce. Spojrzała na mnie i bez cienia zażenowania powiedziała, właśnie mówiłam, że ma pan świetny tyłek. No i to jest klasyczna akcja pod tytułem, jak to nauczyciel się zapomniał, że już uczy w zupełnie innej placówce edukacyjnej i że studentki to już się nie złapie na zawstydzeniu, tak jak uczennice z podstawówki, chociaż po poprzednim wpisie, po poprzedniej historii to wiemy, że raczej z wcześniejszych klas podstawówki, bo sądzę, że taka ośmioklasistka to też by było bez problemu wypaliła, że ona właśnie komentuje jakoś jego tyłeczka. Uczyłem komunikacji i właśnie rozmawialiśmy o komunikacji w miejscu pracy. Spojrzałem w podręcznik i widząc, co jest kolejne, powiedziałem okej. Przechodząc do kolejnego rozdziału zatytułowanego Napastowanie seksualne, wszyscy wybuchnęliśmy śmiechem. No, dobrze, że się dobrze bawili, ale generalnie na studiach to już nie takie rzeczy przechodzą. Kilka tygodni później byliśmy na meczu baseballa, a za bilety zapłaciła szkoła. I wspomniana dziewczyna ostro mnie podrywała, mimo obecności mojej narzeczonej. No, to już jest dużo, dużo gorsze. To swoją drogą też jest ciekawe, jak to tak to bywa, że czasem osoby w jakiś sposób nieco bardziej popularne, czy nieco bardziej wystawione, powiedzmy, na widok publiczny, czasem mają autentyczny problem, bo czasem rzeczywiście są
celami różnych umizgów, tak to ładnie powiedzmy, i potem nie wiadomo, co zrobić, bo jak człowiek przyjmie takie umizgi, no to nie można, kurde, no nie można się wdawać w romans z uczennicą. Natomiast jak człowiek nie przyjmie takich umizgów, to może się narazić na po prostu zemstę. Na przykład na taką zemstę, że taka umizgująca się dziewczyna do nauczyciela za chwilkę powie, że on ją molestował. I teraz, żeby nie było wątpliwości, bo tutaj trochę się wdałem w dwie bardzo niefajne rzeczy. Więc pragnę wyjaśnić. Po pierwsze, to nie jest tak, że ja bronię nauczycieli, którzy podrywają uczennice. Nie, wręcz przeciwnie. Na wielu vlogach mówiłem, że to jest po prostu okropne, obleśne. Jeżeli one mają poniżej 15 lat, to ci ludzie po prostu powinni pójść siedzieć. Mówiłem to na wielu vlogach. Ten nauczyciel może tu nie był najbardziej trafny, bo zwykle to tyczy na przykład ludzi, kurde, na przykład youtuberów, kurczę, prawie każdy popularniejszy youtuber dostaje w tygodniu co najmniej dwie propozycje seksualne. Nawet ja dostaję. I potem jest taki naprawdę problem, bo taka osoba, skoro składa taką propozycję, to ma jakieś silne uczucia, nie? Właśnie może to wytłumaczę, że tu, na tym przypadku będzie łatwiej, będzie bez niepotrzebnych skojarzeń. No i jest taka propozycja. Ta propozycja bardzo często przychodzi na jakiś fanpage, czy przychodzi na maila, często jest obficie jakimiś tam zdjęciami okraszona, no i co, to po prostu jest jednoznaczna propozycja, nie? I teraz są dwie opcje. Albo skorzystać z tej propozycji. No, ja na przykład nie korzystam, bo mam żonę. A ci, którzy skorzystali, bardzo często potem źle na tym wyszli, nie? Natomiast nie skorzystać też jest trochę... Znaczy, trzeba umieć nie skorzystać i zawsze człowiek, który nie skorzysta, bardzo mocno ryzykuje tym, że będzie miał problem, ponieważ tam, gdzie są silne emocje, tam to jest trochę tak jak z siłą w fizyce, nie? Jest duża siła i tylko się zmienia wektor tej siły. Czyli mówiąc krótko, od miłości do nienawiści bardzo krótka droga. I taka osoba, która zakochała to za duże słowo, ale która uznała po jakimś tam wizerunku z telewizora, że... czy z ekranu komputera, że chciałaby z tą osobą nawiązać romans albo przynajmniej kilkugodzinne spotkanie, no to nagle może uznać, że jednak nie, że odrzucenie zalotów, nawet z powodów takich bardzo moim zdaniem spoko, czy typu, kurczę, gdybym nie był żonaty, to bardzo chętnie, no i, ale jestem żonaty, więc sorry, nic z tego nie będzie. No czasem mogą być z tego bardzo poważne problemy i się może to przerodzić w ostrą nienawiść, nie? Także to rzeczywiście nie jest takie wszystko proste i wszystko takie naprawdę łatwe. Także to jest oczywiście w kontekście tego, że ostatnio jakimś biednym dziewczynkom, i to jest skandal, rozdawano na lekcjach, jak radzić sobie z molestowaniem seksualnym, że jak ktoś molestuje, to powinny dbać o uczucia tego, kto molestuje. Jakiś, kurde, totalny absurd, nie? No ale to chcę powiedzieć, że czasem taka osoba znana też może być molestowana i to też nie jest fajne. Także taki nauczyciel, do którego, jakby to ładnie powiedzieć, ćwierkają uczennice, czy w tym wypadku studenckie, też nie ma za łatwego życia. I może mam nadzieję, że już się wyplątałem z tego tematu, w który nie do końca powinienem był wchodzić, bo nie do końca jest, jakby to ładnie powiedzieć, trzeba go bardzo dobrze wyjaśnić, prawda? Czy może kiedyś zrobię właśnie na ten temat oddzielnego vloga? Ja się zastanawiam. Dajcie znać, czy byście chcieli takiego vloga, bo tam oczywiście wszystkie zdjęcia bym zamazał, wszystkie imiona bym zamazał, wszystkie nazwiska bym zamazał, także żeby nikogo kompletnie nikogo nie urazić, ale żeby pokazać, że taki problem rzeczywiście istnieje. I że rzeczywiście to jest miłe. Ja, żeby nie było wątpliwości, jak dostaję jakieś propozycje, to mi to schlebia. No bo skoro ktoś uważa, że jestem atrakcyjny, no to mi to schlebia. Ja sam siebie jakoś za atrakcyjnego nie uważam. Więc mi to schlebia jak cholera. No, ale jestem żonaty, nie? I że taki problem rzeczywiście istnieje. I naprawdę jestem w stanie... No i tyle. I że to jest trochę tak, że taka osoba, której się odmawia, no to zapewne czuje się niekomfortowo, prawda? I zawsze trzeba tak odmówić, żeby ta osoba się czuła jak najmniej niekomfortowo, bo to jest jednak tak pewna... No kurczę, no po co? Po co, tak? Zawsze trzeba ten dyskomfort zmniejszać. Natomiast osoba, która musi odmawiać, też się czuje dyskomfortowo. Że to w sumie sytuacja taka...
nieprzyjemne dla obu stron. Dobra, lecimy dalej. Z tej strony uczeń, w czwartej lub piątej klasie kolega chciał przekazać mi karteczkę i został przyłapany przez facetkę. Nie patrzyłem, kto ją napisał, zauważyłem ją dopiero, gdy miała mi zostać wręczona. Nauczycielka kazała mi przeczytać ją na głos. Posłuchał się i zaczął czytać. Zostaniesz moim chłopakiem. Podoba mi się sposób, w jaki porusza się twój tyłeczek, gdy chodzisz. Przesadziłem z reakcją i wykrzyknąłem: nie jestem gejem. Chłopak wyjaśnił, że to nie od niego, tylko od pewnej koleżanki. No właśnie, takie kazanie przeczytać karteczki bez przeczytania przez nauczyciela też trochę kiepskie, nie? Wszyscy się śmiali i obydwoje byliśmy strasznie zażenowani. Po lekcji poszedłem do niej i powiedziała, że to napisała, ale już wcale mnie aż tak nie lubi. Po dziś dzień jestem singlem. Biedny chłopak, nie? No, sytuacja, do której chyba nic nie trzeba dodawać, po prostu zażenowanie nałożyło się na sytuację emocjonalną i tak jak już mówiłem, bardzo silne emocje, trochę upokorzenie tejże biednej dziewczyny, nie? Tego chłopaka, który podawał, tego chłopaka, który był celem tych umizgów, no i oczywiście oni nie powinni robić tego w szkole, ale wydaje mi się, że przede wszystkim nauczycielka nie powinna ich narażać na taką sytuację. Tak mi się wydaje, a co wy sądzicie, to piszcie w komentarzach. Na zajęciach z biologii rozmawialiśmy o wzwodach i o tym, jak nasze narządy płciowe wypełniają się krwią. Kuzyn wziął kawałek papieru i napisał: twój penis nabiegł krwią i rzucił w pewnego popularnego dzieciaka. No, po prostu jakby sparafrazował, bardzo uprościł temat lekcji. Nauczyciel podniósł karteczkę i chyba i można było zobaczyć, jak w środku umiera, widząc niedojrzałość 8-klasistów, których za jakieś grzechy musi uczyć. No nie za jakieś grzechy, tylko za pensję. No. Nauczyciele tak zawsze bardzo mocno mówią, jak to oni są wspaniale wykształceni i jak bardzo mogliby wykonywać jakikolwiek zawód. No niech zaczną, prawda? Byłem w 8 klasie i był to gorący, słoneczny dzień w środku maja. Napisałem na kartce: śnieg pada, i pokazałem koledze siedzącemu obok. Odruchowo spojrzał w stronę okna i zanieśliśmy się śmiechem, bo oczywiście nie było żadnego śniegu. No, niedługo może być śnieg w maju. Widać, że to trochę stara opowieść, bo w tej chwili śnieg w maju już bywa. Może nie w Polsce to raczej w kwietniu, ale jednak bywa, prawda? Już parę razy żeśmy sobie robili bałwany w kształcie zajączków wielkanocnych właśnie na Wielkanoc. Przekazaliśmy liścik dalej, reakcja taka sama. Żarcik był przekazywany z rąk do rąk i gdy prawie wszyscy wiedzieli już, o co chodzi, nauczycielka zauważyła, że pokazują wszystkim karteczkę i reagują śmiechem. Podeszła do mojego biurka, przeczytała i od razu spojrzała się w okno, czemu towarzyszyła salwa śmiechu uczniów. No, nie dziwię się, zabawne. Za moich czasów też były tego typu żarty, na przykład przekazywaliśmy sobie karteczki z napisem "za tobą" i wtedy każdy odruchowo się patrzył za siebie i też to było bardzo, bardzo śmieszne. No, dla odmiany po takich rzeczach niefajnych coś uroczego. Moja ówczesna narzeczona była nauczycielką matmy w szkole. Raz wydawało jej się, że po klasie krąży jakaś karteczka, ale nie była pewna, więc czekała. W końcu znowu ją zauważyła, podeszła i zabrała. Okazało się, że to kartka z życzeniami z okazji ślubu, podpisana przez połowę klasy. Wzięła ją, zanim reszta zdążyła złożyć podpis. Popłakała się ze wzruszenia. Teraz jest moją żoną. Piękne, prawda? Jak to czasem nauczyciele są fajni, kochani i klasa ich lubi i klasa umie się odwdzięczyć. Gdy byłam w liceum, przyłapano mnie na przekazywaniu karteczki. Nauczycielka zebrała ją i spojrzała, jakby miała przeczytać na głos. Kazała mi zostać po lekcjach. Napisałam tam przyjaciółce, że jestem w ciąży.
Na szczęście nie powiedziała, powiadomiła o tym rodziców, zostawiła to mnie. Gdy to zrobiła, mama się nawet ucieszyła. Ojczym mnie nie cierpiał, więc nie był zadowolony. Urodziłem syna, teraz ma 14 lat i chodzi do tej samej szkoły co ja. Jest niesamowitym dzieciakiem. Tu przy okazji warto by zwrócić uwagę, że moim skromnym zdaniem dziewczynom, uczennicom, które decydują się rodzić dzieci, moim zdaniem należy się szacunek, bo jakieś nawet nagrałem na ten temat analogowego vloga i to był chyba 2012-13 rok i wtedy zleciała na mnie za to fala hejtu, bo ludzie w internecie pisali, że kurde, po co one takie rzeczy robią, że gdyby się nie puszczały, rozkładały nogi, inne takie typu rzeczy, to by nie zaszły w ciążę i nie byłoby problemu i takie brzydkie wyzwiska były pod adresem tychże właśnie dziewcząt i powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że to żenujące. Bo oczywiście, ja sam powiedziałem, że kwestie związane ze wczesną inicjacją seksualną dzieci i wulgaryzacją tejże inicjacji to nie jest fajne. No ale jak już do tego doszło, to dziewczyna ma dwie opcje. Albo ma opcję usunąć ciążę i w tym momencie pozbędzie się problemu, albo ma opcję dziecko donosić. I w tym momencie bierze na siebie odpowiedzialność, bierze na siebie pewne ograniczenia i tak dalej, prawda? Więc która z tych dwóch decyzji jest godna pochwały, a która jest godna nagany? No moim zdaniem zdecydowanie godna pochwały jest decyzja o urodzeniu dziecka. W związku z tym takie dziewczyny należałoby wspierać, bo jak nie, to jest to jest nakłanianie do tego, żeby dokonały aborcji. I o ile nie popieram tych protestów proaborcjonistek, bo uważam, że są wulgarne, chamskie i bezczelne, jak ten ich plakat, że czemu nie kupować, samemu robić i tam obleśne rzeczy były na tych obrazkach, no to po prostu to jest skandal i ja tego nie popieram. Niemniej jednak rzeczywiście to przez zachowania społeczne, takie bardzo jednoznacznie negatywne, spora część dziewczyn, które normalnie by urodziły i na przykład oddały do adopcji, jednak zdecyduje się na aborcję i właśnie dlatego uważam, że powinniśmy wszyscy tym dziewczynom pomagać, po prostu pomagać, a jeżeli nie możemy im pomóc, to przynajmniej być dla nich miłym, po prostu. I teraz możecie już hejtować. Dobra, historia z perspektywy ucznia. Ktoś z klasy był przeziębiony i wysmarkał się w kawałek papieru, bo nie miał chusteczki. Zgniótł skrawek i zostawił na boku biurka. Nauczyciel to zauważył i chwycił, sądząc, że to jakiś liścik. Trąbiąc jak zwykle o tym, że przekazywanie karteczek jest niewłaściwe, rozwinął go. Jaka była jego mina? Bezcenna. Tak, a propos takich karteczek, to jeszcze u mnie w szkole była taka karteczka, która była przechwycona przez matematycę. U mnie w szkole matematyca oraz WF-ista mieli ze sobą burzliwy romans, o czym wiedzieli wszyscy, kompletnie wszyscy. Natomiast oni się tak kryli, jakby to była wielka tajemnica, jakby kompletnie nikt o tym nie wiedział. Mimo tego, że jakby to ładnie powiedzieć, no tam jakieś... Ten WF-ista, powiedzmy, że nie był dżentelmenem i po tym, jak się z nią witał, gdzie kładł rękę, gdy się z nią witał i wielu innych takich rzeczach, no nie dało się nie zauważyć, że nie mają ze sobą romansu. No mieli jak cholera ten romans, żeby było śmieszniej, to wydaje mnie się, że ona była panną, on był kawalerem, więc w zasadzie o co chodzi? No dwoje dorosłych ludzi mieli ze sobą romans. No i co? Chyba regulamin szkoły nie zabrania tego, żeby nauczyciele byli ze sobą parą. Nie? No ale oni się bardzo, bardzo kryli, a jednocześnie wszyscy wiedzieli, że oni tam na terenie szkoły okazują sobie uczucia, tak to ładnie powiedzmy. I karteczka przechwycona przez matematycę brzmiała: zobaczcie, jaką ma pomiętą bluzkę. Znowu mieli wspólne okienko z WF-istą. Nauczycielka zrobiła bardzo, bardzo dziwne oczy. I jakby to ładnie powiedzieć, dwa tygodnie później ujawnili to, że są narzeczeństwem i ten sekret uczniów, który wyszedł na jaw, moim zdaniem sprawił, że wyszło fajnie, no bo po co się kryć
rzeczami, które są w sumie piękne. Dwoje ludzi się kocha, dwoje ludzi chce ze sobą być, to po cholerę się z tym kryć, a Krzyś czuje, że rymuje. Jeśli tobie się podobało, daj mi łapkę w górę, napisz coś mojego w komentarzu, oglądaj vlogi od początku do końca w playlistecie. W lewym górnym rogu pojawia się taki obrazek, gdzie jak na niego klikniesz, to możesz dać mi subskrypcję potem. Potem też możesz naciśnij koniecznie na dzwoneczek, żeby się pojawiły przy dzwoneczku takie kreseczki. Wtedy będziesz miał aktywny dzwoneczek i wtedy będą przychodziły powiadomienia o moich vlogach kolejnych. Zachęcam Ciebie również do obejrzenia innych moich vlogów. W tej chwili pojawiają się 3 propozycje. Jeśli oglądasz 2 lub więcej moich vlogów jeden po drugim, to uczysz algorytm YouTube'a, żeby przestał mnie dyskryminować i żeby zaczął wreszcie polecać moje filmy. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!